poważne zarzuty dla dwójki policjantów. Aresztowani łódzkie, dwoje policjantów aresztowanych w związku ze śmiercią 30-latka. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury okręgowej w Łodzi i zgodził się na 3-miesięczny areszt dla 33-letniego policjanta i 35-letniej policjantki. Oboje są podejrzani w sprawie śmierci 30-letniego mieszkańca Piątku. Informację potwierdził rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Podstawą w stosunku do obojga była obawa matactwa, a w stosunku do policjanta także grożąca mu surowa kara, powiedział Kopania. Dwoje policjantów zatrzymano w piątek do dyspozycji prokuratury w związku ze śmiercią 30-latka, którego zwłoki odnaleziono w sobotę w lesie koło tej miejscowości. Przeprowadzona sekcja wykazała, iż prawdopodobną przyczyną jego zgonu były rozległe obrażenia wewnętrzne, które mogły zostać spowodowane działaniem innych osób. Jak przekazał starszy aspirant Mariusz Kowalski z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, 2 kwietnia ok. godzina 23. Dwoje policjantów z posterunku w Piątku prowadziło interwencję w mieszkaniu, w którym 30-latek mieszkał z bratem i matką. Dotyczyła ona zgłoszenia przemocy domowej. Kobieta prosiła o pomoc w związku z awanturą wszczętą przez jej znajdującego się pod wpływem alkoholu 30-letniego syna. Rodzina była już wcześniej objęta procedurą niebieskiej karty. W ciągu ostatnich 2 lat było tam kilkanaście interwencji. Jakie zarzuty ciążą na policjantach? Zdaniem łódzkich śledczych zebrany materiał dowodowy dał podstawy do zarzucenia 33-letniemu funkcjonariuszowi policji przestępstwa przekroczenia uprawnień i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, następstwem którego była śmierć pokrzywdzonego, a także bezprawnego pozbawienia wolności 30-latka oraz naruszenia nietykalności cielesnej jego brata. Grozi mu za to kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast 35-letnia policjantka jest podejrzana o niedopełnienie obowiązków służbowych, narażenie pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także o poświadczenie nieprawdy w notatniku służbowym i poplecznictwo. Podejrzanej grozi kara do 5 więzienia. Jak informuje Kopania, z uwagi na dobro postępowania nie jest możliwe przekazanie bliższych informacji co do treści wyjaśnień złożonych przez podejrzanych. W związku z toczącym się postępowaniem wobec 33-letniego funkcjonariusza z 13-letnim stażem służby i 35-letniej policjantki z 9-letnim stażem służby komendant powiatowy w Łęczycy podjął decyzję o zawieszeniu ich czynnościach służbowych. Wszczęte zostały także postępowania dyscyplinarne i administracyjne, aby wydalić ich ze służby.